Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Beata Szydło, deputowana do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, była premier. Dzień dobry, pani premier, witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Pani premier, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, napisała list do frakcji w Parlamencie Europejskim, precyzując, że bez likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bez reformy systemu dyscyplinowania sędziów, właśnie bez powrotu do orzekania odsuniętych sędziów, nie będzie wypłaty środków dla Polski z Funduszu Odbudowy. Powinny jak najszybciej te wszystkie trzy warunki zostać spełnione przez władze w Polsce. No, polski rząd jest bardzo otwarty na szukanie kompromisu z Komisją Europejską i to, że jest w tej chwili przygotowany projekt i pan prezydent również się w ten proces włączył i że będzie zmiana pewnych elementów tej reformy, ta reforma będzie kontynuowana w wymiaru sprawiedliwości, no to jest przede wszystkim dowód dobrej woli i szukania kompromisu ze strony polskiego rządu. Bo pamiętajmy, że przecież sprawy związane z wymiarami sprawiedliwości to jest kompetencja krajowa, więc nie ma w takiej w tej chwili, więc widać, że polski rząd mimo to, że mógłby powiedzieć, no zaraz chwila, przecież to jest polska kompetencja, tak jak każdego innego kraju członkowskiego, jednak tego kompromisu poszukuje, jest otwarty na dialog i tego samego oczekujemy ze strony Komisji Europejskiej. Ale możliwie szybko te warunki powinny zostać teraz spełnione przez polski rząd, bo to trwa wszystko, pani premier, od miesięcy, a jeżeli chodzi o zatwierdzenie polskiego KPO, to już od miesięcy 10 gdzieś czekamy na to zatwierdzenie. W sierpniu premier mówił o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i to wszystko trwa, pieniędzy nie ma. No trwa bardzo długo, ale to jest też moim zdaniem przede wszystkim wina Komisji Europejskiej, dlatego że polski rząd złożył projekt KPO, nie było żadnych zastrzeżeń, nie było żadnych uwag i nagle okazało się, że tych pieniędzy, te środki nie są Polsce przyznane. Zaczęła się przepychanka z rządem. No i wreszcie Komisja Europejska doszła do takiego momentu, że zażądała właśnie tych zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Słusznie polski rząd argumentował, że to jest kompetencja krajowa, w związku z tym nie powinno to być warunkiem przyznania Polsce środków z tego funduszu, ale szukając kompromisu i właśnie dążąc do tego, żeby te pieniądze do Polski trafiły, bo te pieniądze przede wszystkim się Polsce należą jako tak członkowi Unii Europejskiej. Jesteśmy takim samym członkiem jak każdy pozostały kraj, który ma prawo do korzystania z tego funduszu. Nie było żadnych formalnych uwag pod względem polskiego KPO. W związku z powyższym, no w tej chwili myślę, mam nadzieję, że wreszcie te negocjacje dojdą do końca i że Komisja Europejska z tego zobowiązania się wywiąże, bo póki co polski rząd z zobowiązań swoich się wywiązuje. Pani premier, może to nie jest kompromis, tylko z perspektywy polskiego rządu kapitulacja. Bo jeżeli uznawał, tak jak mówi pani premier, że kwestie wymiaru sprawiedliwości to jest kompetencja krajowa, to dlaczego, jakby nie patrzeć pod dyktando Komisji Europejskiej, teraz wprowadza zmiany w wymiarze sprawiedliwości? To jest kapitulacja? Nie, to nie jest kapitulacja. To jest pragmatyczne podejście do tych warunków, które w tej chwili w Unii Europejskiej są. Zresztą rząd też zwraca uwagę na to, że pewne zmiany w wymiarze, w tej reformie, którą wprowadza, chciał przeprowadzić ze względu na to, że wprowadzone zmiany nie do końca się sprawdziły i tutaj nie ma też z tego powodu żadnego, nie powinno być żadnego problemu. Natomiast no, faktycznie trzeba pamiętać o tym i trzeba przypominać o tym Komisji, że są traktaty europejskie, które powinny obowiązywać i są kompetencje. Jest wyraźny podział kompetencji w Unii na to, co jest właściwością krajową, a to, co należy do decyzji tutaj na poziomie unijnym. I Unia i Komisja Europejska musi tych traktatów przestrzegać. Natomiast w tej chwili staramy się i myślę, że to jest właśnie przede wszystkim bardzo ważne z punktu widzenia
Polski, ale też i funkcjonowania Unii Europejskiej, szukać konsensusu i tłumaczyć pewne rzeczy. Te kamienie milowe, które zostały wynegocjowane, które zostały określone, no miejmy nadzieję, że zostaną też to zobowiązanie wypełnione ze strony Komisji, bo to, że polski rząd wywiąże się ze zobowiązań, to ja jestem przekonana. Pani premier, jeżeli dobrze pamiętam, a to akurat dobrze pamiętam, zmianę szefa rządu właśnie, kiedy Mateusz Morawiecki został premierem zamiast pani premier, tłumaczono, władze Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyły potrzebą poprawy relacji z Unią Europejską. To był jeden z tych kluczowych argumentów. Premier Mateusz Morawiecki miał na tym odcinku przede wszystkim skutecznie działać. Czy pani premier podpisuje się pod polityką europejską premiera Mateusza Morawieckiego? Czy pani premier uważa, że ona jest skuteczna, że ona jest sukcesem? Ja dzisiaj jestem tutaj w Parlamencie Europejskim po to, żeby polski rząd wspierać i robię to tak, jak potrafię najlepiej. I jesteśmy, myślę, w takim momencie, kiedy w ogóle Unia Europejska musi rozpocząć poważną debatę i dyskusję na tym, w którym kierunku chce zmierzać. Ale o panu premierze Morawieckim jeszcze, pani premier, jeżeli możemy. Jak pani premier ocenia politykę europejską pani następcy? Jest skuteczna? Ja oczywiście uważam, że polski rząd działa skutecznie. Warunki są trudne, niełatwe, dlatego że my tutaj w Unii Europejskiej jesteśmy też z każdej strony atakowani przez większość parlamentarna, która tutaj jest. Również i Komisja Europejska jest bardzo często oskarżana w Parlamencie Europejskim w czasie debat tutaj prowadzonych o to, że jest zbyt mało skuteczna i też zbyt mało wymagająca. No chociażby kwestia tego mechanizmu pieniędzy za praworządność, tutaj Parlament Europejski regularnie ponagla Komisję Europejską. Oczywiście tak i bardzo często tutaj to wybrzmiewa, więc to nie są łatwe warunki prowadzenia debaty na poziomie unijnym. Do tego dodajmy jeszcze oczywiście przedstawicieli polskiej opozycji tutaj, którzy robią wszystko, żeby ciągle ten temat debatowania nad sytuacją w Polsce był realizowany i to też nie pomaga, a wręcz odwrotnie. Więc na pewno nie jest to polityka prosta i nie jest też łatwo spełniać wszystkie te oczekiwania Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego ze względu na to, że tutaj nie liczą się względy merytoryczne, tylko jest poszukiwanie ciągle jakichś właśnie aspektów politycznych, żeby atakować polski rząd. Więc to oczywiście jest element, który nie powinien mieć miejsca, bo w Unii Europejskiej bardzo często słyszymy o solidarności, o tym, że wszyscy mają takie same prawa, że powinno być wszystko zgodnie z tymi regułami wypracowanymi prowadzone. No, rzeczywistość jest zupełnie inna. Ale brzmi to pani premier, jakby tłumaczyła pani porażkę premiera Mateusza Morawieckiego na tym europejskim. Brzmi to, jakby pani premier tłumaczyła porażkę premiera na tym odcinku. Absolutnie nie. I pan premier myślę, że robi nie tylko, że robi wszystko, żeby pozycja Polski była jak najsilniejsza w Unii Europejskiej. To widać, zresztą konflikt, wojna na Ukrainie pokazuje, że Polska staje się naprawdę poważnym graczem, nie tylko na poziomie europejskim. Więc na tym polega też polityka, że polityk musi być skuteczny i pan premier jest skuteczny. Osiągamy to, co zostało założone. Natomiast jeżeli po drugiej stronie jest zła wola, no to szukamy kolejnych sposobów rozwiązania problemu i szukamy kompromisu. Pani premier, jak pani ocenia pomysł, tu też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opowiedziała się za rezygnacją z zasady jednomyślności w głosowaniach dotyczących kluczowych kwestii w Radzie Unii Europejskiej. Czy uważa pani premier, że to jest dobry kierunek? Unia byłaby bardziej sprawna, szybciej by działała, skuteczniej? Czy przeciwnie? Nie, tego nie wyobrażam, dlatego że Unia Europejska ma być, i tu bardzo często się podnosi, że właśnie ma być równość, ma być demokracja, każdy ma prawo głosu. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Prawo weta powinno być stosowane, dlatego że bardzo często ci silniejsi mają pokusy wywierania presji i nacisku na pozostałe kraje i absolutnie musi być prawo zachowane, prawo, ażeby każdy kraj członkowski miał prawo wyrażenia własnej opinii
I jeżeli to nie jest w jego interesie, powiedzenia nie. My się na to nie zgadzamy, siadajmy do stołu, szukajmy kolejnych rozwiązań. Pani premier, fatalnie przygotowana reforma podatkowa, potężna inflacja, no w XXI wieku rekordowa, zablokowane unijne środki. Czy PiS jest na prostej drodze, żeby stracić władzę, przegrać wybory? Zawsze to tak jest, że wszystko, co dzieje się już przed tym czasem wyborczym, no zawsze jest właśnie ta pokusa mówienia takiego, że będzie na pewno zwycięstwo. Ja w to zwycięstwo wierzę. Wybory wygramy, mamy bardzo duże szanse na to, żeby wybory wygrać, no ale oczywiście samo nic się nie dzieje i musimy włożyć bardzo dużo pracy, żeby wybory wygrać, żeby wyborców przekonać do tego, że jesteśmy rządem, który naprawdę dba o interesy Polaków i Polski. Ja sobie nie wyobrażam innej ekipy u władzy w tej chwili, która miałaby podejmować decyzje o przyszłości naszego kraju, o przyszłości Polaków. Można nam zarzucać różnego rodzaju niedociągnięcia, potknięcia, błędy, ale my z tych błędów zawsze wyciągaliśmy wnioski i nawet jeżeli coś się nie udawało czy nie wychodziło, to po prostu szukaliśmy innych rozwiązań. To pani premier, na koniec jeszcze jedna sprawa. Wybory w 2025 roku prezydenckie i chciałem zapytać o plany pani premier. Czy brany jest start w tych wyborach, czy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim rozmawiała pani premier na ten temat? Panie dyrektorze, teraz będą wybory do parlamentu. Wierzę, że wygra Prawo i Sprawiedliwość i będziemy dalej tworzyć rząd. Potem będą wybory samorządowe i też będziemy, mam nadzieję, mieli wiele miejsc, w których będziemy mogli brać odpowiedzialność za losy mieszkańców, obywateli. Natomiast wybory prezydenckie są w ogóle w odległym czasie. Na razie wspieramy pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ale nie wyklucza pani premier. Ja mam przed sobą sporo czasu pracy w Parlamencie Europejskim i na tym się koncentruję. A mówiła to premier Beata Szydło, deputowana do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Udanego dnia dziękuję pani premier. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne są sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.